10 najczęściej słuchanych polskich muzyków za granicą według Spotify. Ranking dotyczy 2016 roku. 10. Decapitated. Grupa muzyczna wykonująca technikę death metal. Powstała w 1996 roku w Krośnie z inicjatywy nastoletnich braci: gitarzysty Wacława Woga Kiełtyki i perkusisty Witolda Witka Kiełtyki. Oraz wokalisty Wojciecha Saurona Wąsowicza. Zespół dał szereg koncertów na całym świecie i uczestniczył w licznych festiwalach. Metalmania, Metalfest, Hunterfest i Ozfest. Czasopismo Metal Metalmaniacs określiło grupę mianem Nadziei metalu, Natomiast magazyn Terrorizer uznał najlepszym debiutantem roku 2000. 9. Louis Antt Skibi Zespół House, który tworzą dwaj muzycy Wojciech Kucharski i Paweł Ścibura. Współpraca duetu rozpoczęła się od produkcji „Filde Sun” długo oczekiwanej i w końcu wydanej w sierpniu 2009 roku. Do swoich nagrań często wykorzystują żywe instrumenty, które wnoszą do ich produkcji dużo świeżości. 8. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach. Zespół utworzył i prowadził do 1939 roku Grzegorz Witelberg. po wojnie w marcu 1945 roku orkiestra została reaktywowana w Katowicach. W 1999 roku orkiestra w uznaniu zasług otrzymała tytuł Narodowa. Słuchaliście kiedyś muzyki klasycznej? Piszcie w komentarzach. 7 Vader, grupa wykonująca muzykę z pogranicza trash i death metalu. Powstała w 1983 roku w Olsztynie. Z biegiem lat formacja zyskała status legendy oraz znaczącego źródła inspiracji dla późniejszych grup muzycznych. Według czasopisma Billboard do 2002 roku wydawnictwa zespołu sprzedały się na świecie w nakładzie około 500 tysięcy egzemplarzy. Co myślicie o polskiej legendzie? Dajcie znać w komentarzach. 6. Michał Szpak, polski piosenkarz wykonujący muzykę z pogranicza popu i roka, zdobywca drugiego miejsca w programie Talent Show X Factor w TVN, laureat nagrody Super Premiery na 52 Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 2015 roku. Reprezentant Polski w 61 konkursie piosenki Eurowizji w 2016 roku, laureat nagrody w kategorii Superartysta oraz Grand Prix Złote Opole 2016 na 53 Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 2016 roku. 5. Zbigniew Preisner. Polski kompozytor muzyki filmowej oraz teatralnej, znany m.in. ze współpracy z Krzysztofem Kieślowskim, a także producent muzyczny, właściciel Preissner Studio, członek francuskiej Akademii Sztuki i Techniki Filmowej. 4. Riverside, grupa wykonująca muzykę z pogranicza rocka i metalu progresywnego, została założona w 2001 roku w Warszawie. Skład zadebiutował wydanym w 2003 roku albumem pod tytułem Out of Myself. Płyta przysporzyła zespołowi pewnej popularności w Polsce, w tym za sprawą piosenki Lose Heart, notowanej w liście przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia. 3. Abel Korzeniowski muzyk, kompozytor filmowy i teatralny. Uznanie zdobył jako autor oprawy muzycznej do spektakli teatralnych i wielu filmów. W roku 2010 został nominowany do Złotych Globów za muzykę do filmu Samotny Mężczyzna, a w 2012 roku został nominowany do tej samej nagrody za muzykę do filmu Wii. W 2015 roku otrzymał dwie nominacje do nagrody Emmy za muzykę do serialu Penny Dreadful. 2 Behemoth. Zaskoczenie, że nie na miejscu pierwszym. Grupa muzyczna powstała w październiku 1991 roku w Gdańsku, występująca do 1992 roku pod nazwą Bahomet. Grupa porusza tematy szeroko rozumianego okultyzmu oraz mitologii bliskiego wschodu. Podczas koncertów grupa występuje w charakterystycznym czarno-białym makijażu oraz kostiumach tradycyjnie używanych przez prekursorów gatunku. W 2010 roku zespół otrzymał nagrodę Polskiego Przemysłu Fonograficznego Fryderyka w kategorii Album Roku Metal. Za wydawnictwo pod tytułem Ewangelion. Grupa jest bez wątpienia najlepszym towarem eksportowym w Polsce. Co o niej myślicie? Piszcie w komentarzach. 1. Marcin Przybyłowicz, kompozytor, znany przede wszystkim jako twórca muzyki, do gry Wiedźmin 3, Dziki Gon. I to dzięki utworom skomponowanym do gier firmy CD Projekt Red zyskał światowy sukces. Mimo brzmień, które większość z nas zna, jego nazwisko nadal pozostaje nieznane. Dzięki za obejrzenie do końca, zostawcie koniecznie łapkę w górę i subskrypcję oraz obejrzyjcie poprzedni odcinek o 10 największych armiach świata. Cześć!